Do tragedii doszło na jeziorze Kurnickim. Wczoraj po południu poznańscy strażacy otrzymali zgłoszenie o ciele dryfującym w wodzie. Ratownicy WOPR wyłowili z niej zwłoki mężczyzny. Jak poinformował oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zwłoki były w znacznym stanie rozkładu. Wielkopolska policja przekazała, że ciało należy do 75-letniego mężczyzny. Prawdopodobnie wędkarza. Policjanci prowadzą obecnie działania mające pomóc w ustaleniu okoliczności jego śmierci. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.